So, you want to talk? Yeah, Well, thanks for helping me this morning with Chip. Sometimes he just... Anyway, there's something I wanted to talk to you about. It's very serious. I mean it. It's serious. As far as I understand, yesterday, you had some kind of altercation with Charlie Fletcher. Dr. Kanaan called me and... Well, Fletcher's going to be okay in a couple of days. It was nothing serious. But I don't want this happening again, all right? I can't promise you that. I don't understand. I said that I can't promise you that nothing like that'll happen again. Listen, Jack, I don't like Fletcher either. It's not Fletcher. I will treat my subordinates as I see fit. That's what I mean. But Jack, there are boundaries. I, as the sheriff, I draw those boundaries, okay? I respect your experience, I do, and I just want to say there are rules that must be respected, and I believe that these rules are an integral part. A part. You know, I believe we understood each other, and there won't be any more problems, right? Why am I here? I'm sorry? Why am I here? Well, because I asked you to come and talk, and I... No, not here in your office, but in general, here. What am I doing here? Why am I here, Lily? Because you got into a difficult situation, and now... I'm helping you steer the department. Look, I could run. I might go to jail, but I'm here. Why am I here, Lily? We could call it a mutually beneficial deal because... Why, Lily? It's a simple question, and the answer is also simple. Why am I here? Jack, I don't know what you... Yeah, it's strange, isn't it? Some bearded old man with fake documents strikes up a conversation with you, and suddenly he's... Jack, please, you know how much this... Becoming the sheriff's right hand. Actually doing all the work of the sheriff. How does that happen, Lily? Come on, tell me. Jack, I'm begging you. The answer is already in your head. I just want you to say it, Lily. Say it out loud. Why am I here? I'm begging you. Say it. Let's just... Why am I here? Because I'm a shit cop, right? I'm a shit cop. I can't do anything. Shit cop, shit cop, shit cop. Without you here to help, it would be the end. You wanted me to say that. Is that what you wanted? Are you satisfied now? I'm very satisfied, Lily. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w Zagrajmy w This is the Police 2. To już chyba czwarty odcinek, jeśli dobrze liczę. Ale powiem wam, dobrze, że nie włączyłem nagrywania na końcówce, bo odpaliła mi się scenka, którą pewnie już zdążyliście zobaczyć zaraz po intrze i była dość ciekawa. Taka dość interesująca rozmowa między Jackiem a Lili. Zobaczmy, czy to ma jakieś... Nie, nie ma żadnego rozwinięcia. Dobra. Gulen nie przychodzi do roboty. Penkin, po raz kolejny. Panie nasz, Lenny czuje się znacznie lepiej. Dziękuję za pamięć. Ostatecznie nie wybrał się do lekarza. Naszym zdaniem za bardzo się przejął jutrzejszym, długo oczekiwanym koncertem. Gdzie podczas próby zamierzam dać siebie tyle, aż pójdą w strony. Proszę życzyć mi powodzenia.
Panie nasz, dziękuję panu za wczorajszą pomoc. Zawsze był z pana solidny gość. Przy okazji, żona tak szybko urodziła, że gdy wróciliśmy, palnik wciąż wydawał się ciepły. Dobra. Dzisiejsza zmiana. Kurde, Borodka i Bercz muszą trochę odpocząć. Czy nie, dobra, nie, stop. Nie, oni idą na tego. Oni idą na tropy, więc nie ma... nie muszą niczego. A, kurde, dobra, jeszcze tutaj są dwa. Dobra, ale to może poczekać. Dobra, dodajmy tutaj Bercza i Bercz niech szuka na... na ucznia. Borodka niech szuka na hydraulika. Ktoś tu jeszcze jest takich, z takich bardziej inteligentnych? Jeszcze jest Flower po celu, mamy też negocjacje fajne. Więc dobra. Nie przy... Aha, do pełnej otwartej nie przyjrzymy policjant, nie pomyślałem postępu, chcesz przejść dalej. Dobra, no to dzisiaj bez Flower po w takim razie. To ona niech szuka na brata. Snajper. Panie nasz, pracuje dla policji z Sharpwood nie tylko jako niezależny fotograf, lecz także dorabiam sobie jako snajper. W związku z tym coś panu zdradzę. Znacznie lepiej lubię strzelać z karabinu niż pstrykać zdjęcia hałastrze na weselach bądź występach dla dzieci. W każdym razie, zgodnie z poleceniem pani Reed, od tej pory będę działać w pańskim zespole. Jak dobrze nareszcie być w domu? Musiałem pojechać do Friburga, by kupić kilka obiektywów na potrzeby studia fotograficznego Atticusa. Niestety na miejscu zepsuł mi się rozrusznik w pick-upie. Choć utknąłem w betonowej dżungli ledwie na parę dni, nie mogłem się doczekać, aż ją opuszczę. Mam wrażenie, że zawsze śmierdzi tam zgnilimi pomarańczami. Tak czy owak, jestem do pańskiej dyspozycji. Chętnie zlikwiduję dla pana draba lub dwóch. Duval. Pomoc za światu. Helga Asmara. Panie nasz, rozmawiam z duchami, widzę to, co niewidoczne dla oka oraz słyszę to, co niesłyszalne dla ucha. Czerpię łzy ziemi od do drewnianej misy, wiele set lat temu wyrzeźbione przez leśne duchy. Bla, bla, bla. Śledztwa, bo Elizabeth bardzo dręczą pańską niespokojną duszę. Będę w tej pozycji. Nie? Co to za jakiś skam był w ogóle? 518 in progress. Dobra, bank w Sharpwood. Podczas stania w kolejce starsza kobieta traci cierpliwość, rozwala szklaną ladę swoją laską. Dobra. Belmont, Muradian i Sullivan. Starsza pani, wzburzona ślimaczym tempem obsługi w banku, wygraża laską pracownikom. Nie zostało mi już wiele czasu, nie mam zamiaru marnować go w tym piekielnym banku. Przypominkujecie, że nie jest jedyna, odciągnij kobietę siłą. Nie przestawajcie, to jest świetne. Odciągnij ją siłą. Sullivan. 518, complete. No i pięknie. Dobra, to Belmont miej do negocjacji coś. Sullivan. To miej do... Nie! Ach, się do inteligencji nie do siły! Ajajaj. Gospodarstwo. Babcia nakryła wnuczka na masturbacji i grozi mu kastrację za pomocą sierpa. Spokojnie, koleżanko. Pani babciu. Warsztat autopała. Mechanik, który przyszedł do pracy ostatni raz przed emeryturą, odjeżdża z terenu zakładu drugim kabrioletem. Cwaniak, co? Z warsztatu samochodowego na drogę wylatuje kabriolet. Mechanik składa dach i włącza muzykę.
przestrzel opon. Chociaż nie, bo to może go zabić. Staranuj, zablokuj. Zablokuj drogę radiowozem. 515 complete. Kurwa! Dobra, nie. Mówiłem, że nie będę i nie będę. Trudno. Było... Zrobiłem raz taką opcję. Dla testu. I trudno, biorę to na klatę. Starsza kobieta z sierpem stoi pod drzewem. Nad nią wznosi się cienka gałąź, na której siedzi nastolatek. Tery złaś, jeśli tego nie zrobimy, bo woz zniewoli twój umysł, będą musiał obciąć ci łeb. Co kurwa? Podkradnąć się żaden nie umie za dobrze. Obserwuj w sytuacji, paniusiu, to tylko dzieciak, zachowujesz się, jakby cię pytał ciepły raz. Spróbuj. 534, complete. Aha, okej. Okay. Dobra, to już zaczynamy do cienia coś. Znaczy do okrycia się. A, klinki potrzebuje jeszcze jednej akcji. Rani policjanci trafiają do szpitala, gdzie nad ich powrotem do zdrowia czuwa dr Kanayan. Jeśli funkcjonariusz zginie podczas misji, winę za to poniesiesz ty. Jeżeli jednak umrze w szpitalnym łożu, Lili przyśle dla niego zastępstwo. Koniec końców to przecież lekarzom nie udało się go ocalić. Irama, zobaczmy. Benedict jest ranny, musi spędzić kilka dni w szpitalu. Jeden. Okej. Okay. Nie tak źle. 536 in progress. Pewna kobieta zgłosiła, że jakiś młody chłopak znęca się nad psem i grozi mu kijem. Aha. Dobra, wyścimy tę dwójkę. O, proszę! Napad z bronią w ręku. Pewne zgłoszenia są na tyle skomplikowane, że nie mogą wymagać przeprowadzania drobiazgowej operacji taktycznej. Wymagać przeprowadzania drobiazgowej operacji taktycznej, w trakcie której pokierujesz swoimi podwładnymi na miejscu zdarzenia. Jeśli zgłoszenie wymagające operacji taktycznej pojawi się, gdy wszyscy twoi policjanci będą zajęci, lepiej poczekaj na ich powrót i dopiero wtedy odpowiednio przygotuj się do misji. Masz czas do końca dnia, aby zaradzić sytuacji. Okej. Okay. Ja bym spróbował, kurde, poczekać jeszcze na nich. 551 in progress. Ojeny, co jest? Dobra, muzyka zajmie się tym. Aha, super! Jeszcze to był fałszywala, no nie mogę. Dobra, ile tu potrzebuję typiarzy w ogóle? Aha, po prostu mogę wysłać typiarzy, dobra. O, świetnie, ci, dobra. Kurde, przecież ci są już wymęczeni. Myślałem, że tu ich nie zmęczasz tak bardzo. No ich nie mogę wysłać. Dobra, no to fala robocka i Sullivan. Policjanci, którzy cię nie lubią, nie będą słuchać twoich rozkazów podczas operacji taktycznych. Rzecz jasna, wiedzą znacznie lepiej od ciebie, co i jak należy zrobić. Jak powiedzieć, kto jest lojalny wobec ciebie, a kto nie? Łatwo, lojalni policjanci noszą policyjne czapki. A proszę, czyli w taki sposób to działa. Dobra, ale nie, skoro Sullivan nie jest lojalny, no to niech wypierdala, nie będę go brał na tę akcję. Panie nasz, zazwyczaj w okolicy miejsca przestępstwa kręci się kilku gapiów. Można wyciągnąć z nich przydatne informacje, ale nie zawsze chcą dobrowolnie współpracować z policją. Z tego powodu czasami zabieramy ze sobą różne rzeczy z magazynu z dowodami. Większość z nich i tak tylko się tam poniebiera. A nuż, właśnie tak zdołamy rozwiązać komuś język. Okej, wybierz przedmioty, które chcesz zabrać. Dobra, no marihuana na pewno, nie? A weźmy brzoskwinię, paprykę i... Patrz, mam nadzieję, że nie popełniam błędu z tą marihuaną. No ale tego raczej nie powinniśmy zabierać. Z magazynu. Dobra, próba napadu. No kurwa, serio? Dwa false alarmy! Chociaż dobra, tego drugiego akurat nie przeczytałem do końca, więc to akurat mój błąd.
jakby to było? Wyważa, zakrada. Dobra, czyli tu mamy dwie opcje. Dobra, to dajmy, że przed od tylca. Musimy się strącił, zgarnął, wyszedł i spalił. Nie? Czy co, wyważył? Też nie? To jest nie takie. Co to jest nie tak wielce? Dobra, nieważne. Ale zobaczmy najpierw to, o co kamon. Drzwi zostały otworzone niewłaściwie, ale bez użycia brutalnej siły. W zamku znaleziono kilka drewnianych drzazg. Okej, czyli... zakrada się, dajmy to. W środku archiwum panuje straszliwy bałagan. Na podłożu leżą rozsypane akta pewnej starej sprawy, a obok znajdują się dokumenty związane z grupą oskarżonych mężczyzn oraz pokrywka skradzionego czarnego pudełka. Stenografka. Choć obowiązują nas ściśle wyznaczone godziny przyjęć, staram się wspierać ludzi, kiedy tylko tego potrzebują. Przecież jako urzędnicy sądowi winniśmy zawsze czuwać na Straży Sprawiedliwości. Pamięta taką jedną sytuację. Kot Markusa Repo miał zostać uśpiony, ponieważ notorycznie wchodził na teren posesji sąsiadów zabijać wiewiórki. Uważnie przeanalizowałam całą sprawę, dzięki czemu zdołałam udowodnić, że zwierzę było zbyt tłuste, by móc dokonać zarzucanych mu czynów. Prawdziwym winowajcą okazał się stary samotnik mieszkający na końcu ulicy. Nie są widać, co? Uwielbiam pomagać. Niestety czasem mi się to nie udaje. Parę dni temu przyszedł tutaj zakapturzony mężczyzna, mnich albo znachor uprzejmej aparycji, odziany w kożuch z owczej skóry. Wyjaśnił, że wypełnia świętą misję, której celem jest pomóc niedawno uwolnionym więźniarkom w powrocie do normalnego życia. Poprosił o kilka plików akt osobowych. Musiałem odmówić, ponieważ takie dokumenty wydajemy jedynie po okazaniu oficjalnego upoważnienia. Wielka szkoda, ale hej, przynajmniej ocaliłam kota. Nazwali go śnieżnym dzikusem. Okej. Strażnik. Ludziom zawsze o coś chodzi. Czasami po prostu pragną czegoś, o co trzeba będzie walczyć. Tutaj można spotkać różnych oszołomów. Wczoraj wparował do nas gość w śmiesznej kietce, dzierżąc w dłoni drewniany kołek. Zakluczyłem drzwi do archiwum, by tam nie wszedł. Spytałem, czego chce. Powiedział, że musi skorzystać z toalety, pokazałem mu drogę i zrobił swoje. Zimą nie da się do końca zablokować tylnych drzwi i każdy jest w stanie wtargnąć do budynku. Na szczęście w środku wszystkie pomieszczenia są zamykane na klucz. Okej. Też mi zagadka. Akta zrabował nie kto inny jak ten obleśny tłuszczoch Gladbilius. Oddana z niepokoju, żądając wydania wszystkich papierów związanych ze sprawą jego siostry. Flory skazano na zabójstwo teściowej. Zdaniem Clyda, w chwili popełnienia zbrodni była ona opętana przez leśnego ducha, wobec czego musi zostać uniewinniona. Niby spotkał się z nią tamtego dnia i widział, jak jej źrenice zmieniły się w kostki lodu. Podobno dana osoba znajduje się wtedy pod kontrolą istoty, której imienia nie da się wymówić. Bijąc się w piersi, krzyczał, że jest w stanie w ciągu minuty oczyścić Flores z zarzutów, jeśli tylko pokażę mu kompletną dokumentację. To chyba ostateczny dowód. Co więcej, jego siostra 2 tygodnie temu wyszła z więzienia, zwolniona ją przed terminem. Mimo to Clyde zaczął do nas przychodzić codziennie, żądając dostępu do archiwum. Mówił, że chce przywrócić swoje nazwisko do czci. Aż pewnego dnia zniknęły wszystkie dokumenty skazanych, którzy niedawno opuścili mury zakładu karnego. Trzymali się w specjalnym czarnym pudełku, a nie w żółtym jak resztę. Clyde wyniósł nie tylko akta Flory, lecz także pozostałych osób, jakby postanowił wziąć tyle, ile zdoła. Prawdopodobnie zrobił to, żeby zatrzeć ślady. Tłuszczoch nie był w stanie nawet przejść między regałami, zrzucił pudło pełne starych papierów i rozsypał je po podłodze. Swoją drogą minęło już kilka dni, odkąd ostatnio go widziałem, najwyraźniej na to, czego szukał, przygotowuje się do apelacji. Okej, czyli to jest... nie takie. Czyli dobra, czyli kolejność będzie taka, że wszedł Chipsem i wpierdolił się do archiwum. Nie?! To jak? Tu? Dobra. Gladbilius, krewny skazanej Floribilius, choć odsiadka jego siostry dobiegła końca, nadal ma obsesne poczucie utlenienia niewinności i dlatego wykradł jej akta.
Dobra, nie, jak dla mnie... Jak dla mnie... Czekaj, bo tak? Jak dla mnie on jest niewinny i to ten zakapturzony mężczyzna właśnie będzie winny, ale na to musimy jeszcze pozbierać więcej tropów. Więc na razie odpuścimy. I tajemnica gumy. Hydraulik i uczeń. No i co? Opuszczę dom Elmeru razem z resztą. No. Uczeń. Ukradł odtwarzacz, ponieważ pochodzi z ubogiej rodziny i zawsze zazdrościł Erikowi oraz jego majętnym rodzicom. Kurde, Boże, właśnie miałem tutaj tylko na ucznia wysłać jednego typa. Bez sensu chyba dwóch tu przypisałem. Tak, chcę wnieść oskarżenie. Niech nic, on jest winny. Okej, napad zbrojny w ręku. Policjanci dotarli na miejsce przestępstwa. Zobaczmy. Żebrak. Akurat grzebałem w śmieciach, kiedy zobaczyłem zbiór z gnatami i dostałem Pietra. Dobra, przetrząsam w sumie grzecznie kosze na śmieci, a tu nagle pojawiają się jakieś zbiry z pistoletami. A wy oczywiście, jak na cholerną psiarnię przystało, musicie koniecznie podręczyć gościa, który cichutek zajmie się swoimi sprawami. Myślisz, że lubię grzebać w tym syfie? No więc nie, nie lubię. Ale tylko tak mogę znaleźć coś do jedzenia. Raz aresztował mnie jakiś cel pleniący glina. Trzasnął moją twarzą maskę radiowozu, no to mu opowiedziałem, jak chwilę wcześniej w parku upiekłem na rożnie szczura. Gość prawie się pożygał. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Daj mi puszkę papryki i nie pytaj na chuj mi ona. To pokażę ci, gdzie wysłać ludzi, żeby nie stali się pożywką dla szczurów. Dobra, proszę. Miałem z papryką nosa. Zbiry najpierw zajęły się zapleczem poczty, ale teraz przeszukują jej główną część. Nie ma co wchodzić przed nimi drzwiami. Lepiej byłoby dostać się od strony zaplecza. Zesrają się ze strachu. Osaczcie tego dupka, który mnie przepędził. Stoi obok tamtego pomnika. Może moglibyście przy okazji naprostować mu krzywy nos. I powiedzcie swoim psom, żeby przestały mnie gnębić. Odniesienie śmietniki są poza waszą jurysdykcją. Dobra, elektryk. Akurat pracowałem przy liniach elektroenergetycznych, kiedy grupa mieściaków weszła do budynku poczty. Okej, zomiałem nosa z odtwarzaczem. Kto zazwyczaj chodzi na pocztę? Kobiety, co nie? Normalny facet chyba umarłby, gdyby musiał czekać w takich kolejkach. W każdym razie pracowałem na słupie, kiedy zauważyłem bandę karków przeciskających się przez drzwi poczty. Wyglądali jak żołnierze sił specjalnych w filmie Krwawa Siekiera. Resztę opowiem, jak dostanę magnetofon. Czy tam magnetowid. Umieram tu z nudów. Cisza doprowadza mnie do szału, a nie mam już ochoty słuchać własnego śpiewu. Okej, okay. Trzymaj. Było ich sześciu, a jeden został na zewnątrz, żeby ich osłaniać. Początkowo wydawało mi się, że po prostu wyszedł na parking zapalić, ale potem zobaczyłem, że trzyma w ręku broń i wszystko zaczęło składać się do kupy. I emerytka? Proszę. Brzoski, nie miałem nosa, kurde, do tych trzech rzeczy. Jeszcze te krótsze. Mieszkam naprzeciwko poczty i mam oko na wszystko. Wiem nawet, kiedy listonosz idzie do łazienki. Osiedlowy monitoring, co? Odziczyłam ten dom po ciotce Dorothy, matce mojej świętej pamięci kuzynki Arlene. 6 lat temu ciotka zmarła na zapalenie płuc i jakoś tak wyszło, że była mi jedyną żyjącą krewną. W kuchni są wielkie okna, z których rozciąga się widok na pocztę. Telewizja mnie nudzi, więc w czasie gotowania obserwuję okolice. Każdego dnia dzieje się tyle ciekawych rzeczy. Ostatnio na przykład widziałem, jak zdziczały pies rzucił się na listonosza, rozdarł mu torbę i uciekł z paroma kopertami w pysku. Pies roznoszący pocztę. Myślałem, że pęknę ze śmiechu. A tak w ogóle to chciałem dzisiaj upiec swoje słynne ciasto, ale okazało się, że nie mam brzoskwiń. W syropie przynieś mi kilka puszek, to opowiem ci wszystko, co wiem. Nie wyjdziesz przed zmrokiem. Okej. Okay. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że nie należy ufać listonoszowi. Zawsze mówisz, że przesyłki zaginęły albo dostało... No, zaczynam z opóźnieniem. Tyle, że na własne oczy widzę, że jak w każdy poniedziałek, czy to się liczy, czy go woleć, pod pocztę podjeżdża furgą pocztową. Myślę, że listonosz kłamie, żeby móc przejrzeć zawartość przesyłek, a następnie sprzedać co te mniejsze łupy w lombardzie. Osobiście od wielu lat nie dostałem żadnego listu, ale mieszkająca niedaleko pani Huber stwierdzi, że listonosz ukradł złote kolczyki, które córka wysłała jej w prezencie. Wiesz co? Tak się cieszę z tych brzoskwiń, że podzielę się z całą rodziną przepisem na ciasto. Pokaż go żonie, ona już będzie wiedziała, co z nim zrobić. Jakie informacje mi to wielce dało? Co, że to? Co mi to daje? Nie wiem. Dobra, czyli tu. Czerwone, czyli... Nie iść przodem, tylko najlepiej tyłem. Tutaj i ten krzyżyk, nie wiem co oznacza. Chyba, że tu jest gościu, to wtedy okej. Okay. Ale to nie wiem, co mi dało, bo tutaj jest strategia gadu-gadu, ale niewiele mi to mówi.
Może to jest ten cały przepis. Dobra. I co, mamy akcję? Mamy. Dobra. Dajmy tak. Kameleona. Przesłuchanie. Na pewno włamywacza. I czujność? Czy może cień? Czy może atleta? O, albo to. To weźmy. Kurde, też myśliwy też byłby dobry. Dobra. Dalej. Czyż... A, dobra, dokładnie, tak jak sądziłem. Ich osobno muszę wybierać. Dobra, to dajmy jemu Atlasa. Też włamywacza i... Nie, strzelca nie chce. Gepard nie. Nakaz kapitulacji. Dalej sięga wzrokiem. Może się wspiąć na ten. To przesłanie też byłoby spoko. Dobra, to teraz dalej sięga wzrokiem, niech on też ma przesłuchanie. Na ten ma tylko 4 talenty, damy mu wszystkie co ma. Unieszkodli wszystkich podejrzanych. Dobra, tura pierwsza. Dobra, fire pod tę stronę. Dobra, Klimzy ustaw się tu. A ty mu Radian przejdź tutaj. Boże, serio? Czemu on ma akurat tylko 2 ruchy? Dobra, ma cierpliwość. To poczekajmy. Ramzy niech się ustawi za autem. A ty... Ty się ustaw tutaj. Okej, mamy 3 akcje. Pięknie. No to w 2 akcjach podchodzimy do typa. 580. Nie! Nie! Co? Co to miało być? Nie, no nie wierzę. Muradian, błagam, ratuj. Jest, dobra. Boże, ale kurwa głupota. Nie kazałem jej, kurwa, przenieścić się obok. Miała go jebnąć pałą. A nie stanąć obok! Jakie Ramo go nie widzi, nie wiem. Dobra, Flarpots. Nie. Tego skuj. I... Aha, czyli minimum 2 akcje opuszczą być. Dobra, to przejdź tutaj. Ty, Klimzy, tego pałą w ryj. A ty, Muradian, przemieść się pod okno. Dobra, jest 2, czyli trzeci jest pewnie tutaj. Sprawdźmy. Dokładnie.
O, na Muradiana tak idealnie się ustawił. Na Flarpot musi w dwóch ruchach podejść, niestety. Muradian w jednym podchodzi, w drugim wali pałą w ryj. Pała w ryj. Dobra, i Flarpot, niech już przejdzie może... tutaj. Dobra, tych dwóch się nie rusza, to mi jest bardzo na rękę. Tu jest jeden skuty, no to... Kurde, mogę go przesłuchać w sumie. Ale dobra, to już jest tutaj. Dobra, wszystkie szyby są chyba rozjebane, tak mi się wydaje, więc... O, okej, okay. dobra. Dobra, Muradian, weź tego typa skuj. I przemieść się tutaj. Miło. Dobra, Klimzy. Przejdź tu. I pałą w ryj. Dobra, może żeby lepiej się ustawić, to... Albo nie! Nie. Flarpots, ty czekaj. Miał jak najwięcej akcji. Widzi mnie? Nie widzi. Pięknie. To chciałem właśnie zobaczyć. Dobra, zobaczmy mu... Czy... Znaczy, no tak. Najpierw Flarpots. Ma trzy ruchy. Dwa podchodzi tu. Muradian. Dwa podchodzi do typa. Niestety. A co on ma na wyposażeniu? Ma granat. Dobra, to tak. Najpierw Klimzy. To... No... Tu. Skój typa. Skój typa i się tu schowaj. Żebyś nie był aż tak widoczny. Dobra, Flarpots może wejść tutaj i typowi walnąć pałą. Ale ten typ dalej jest, kurde, problemem. Dobra, to Flarpots niech pójdzie do tyłu w takim razie. I ona niech się ustawi od przodu, żeby tego typa od razu zajść. A Muradian? No on nie ma cierpliwości niestety, ale... Musi tu poczekać. Zakończ turę. Dobra, ci se patrolują cały czas. Jedna to samo. Dobra, w ile ruchów ona tam dojdzie? W jeden czy w dwa? Niestety w dwa. Dobra, no to wskakuj tutaj w takim razie. Ja bym zmienić typ na innego gliniarza. Dobra. Klimzy dojdzie w dwa ruchy. Tak nie chcę, ale może tutaj w jeden ruch się schować. Ty... Ty możesz w dwa ruchy dojść pod okno. Świetnie. Dobra, zakończ turę. Ona w jednym ruchu wchodzi i wali go pałą, a ten? Ten też. Ten dojdzie do niego, a ona? Ona do tego nie dojdzie, no ale lipa. Dobra, wchodź. I pałą w ryj. Ty wejdź tu. Masz taser? Masz. No i teraz jest 100%. Pięknie. No i dobra, to już mamy załatwione w takim razie. Cyk, cyk i skuj.
teraz tura mija błyskawicznie, bo ten typ jest oczywiście ogłuszony. No więc, Muradian, czyń honory i zakuj tyba. No i mamy ostatniego ziomka. Kurde, chyba trzecia powtórka to była. Sześciu aresztowanych. No, jakiś tam poszedł bonus. Flower Pots może niech ma do krycia się bonus. Tłumik. Klimzy niech ma do krycia się też. Znaczy, niech ma do krycia po prostu. Wszystko na jeden niech ma, poza siłą. Muradian, no on by się przydał, że miał na przykład siłę też na jeden punkt. No i dobra, nie poszło aż tak źle. Tylko kurde, przez te powtórki to nie wiem, czy nie zakończę odcinka teraz. Kurde, tak na jeden dzień tylko, ale... Chyba nawet na dobre to wyjdzie. Zobaczmy, jak to wygląda. No, nie tacy źli ci policjanci. O, super! Jeszcze każdy kosztuje więcej. Świetnie. Ej, ale to jest fajne. Tak leci do góry. Dobra, ja potrzebuję więcej ludzi. Bo to jest masakryczne, jak ja będę miał cały czas tak mało. Teraz mam 18. Dobra, Flarepod musi odpocząć. Mustard, Klimzy... Dobra, Klimzy może być. Rosenkrantz, Shinny, Aranowicz. Muzyka. Ci dwaj odpoczywają. Kurosawa, Jackson, Sullivan niech też odpocznie. Spurlop, Napkip, Goldhorn, Gulen i Muradian. Chociaż... Muradian niech też odpoczywa. No i okej, to będzie na tyle w takim razie w tym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!